Wejdę. Wody? Wejdę. Pan wejdzie do wody, tak? Proszę bardzo. To proszę, zapraszamy. Zapraszamy na plusk do wody. Ja panu buty podtrzymam. Ja też. Ręcznik ja wejdę, naprawdę. Ja wejdę, dobrze, tylko dajcie mi się przebrać. Dzień dobry, Jakub Wiech i Daniel Czyżewski. Zapraszamy na Blackout. Rzeczywiście! Mili Państwo, to jest energetyka realna, energetyka dzieje się na naszych oczach. Kciuk w górę dla elektrowni Jaworzno, która codziennie dostarcza kontentu. To jest oczywiście nawiązanie do stylu otwarcia programu przez redaktora Zychowicza, którego miałem okazję się pojawić, okazję i przyjemność. Bardzo Państwu polecam tę rozmowę, przyjemnie nam się z redaktorem mówiło, a i poruszone tam tematy są bardzo ważne, więc taka międzykanałowa polecajka. Tymczasem sytuacja energetyczna i teraz także środowiskowa nabiera tempa w Polsce. Mamy codziennie już niemal nowy temat i to, który jest w głównym nurcie, najważniejszym tematem dni czy tygodni. Jeszcze wczoraj, przedwczoraj mówiliśmy się o Jaworznie, ale dzisiaj już dominuje temat Odry. Ten nurt to jest słowo, które nieprzypadkowo pojawiło się chyba w Twojej wypowiedzi. Faktycznie teraz zajmiemy się głównie tym, co dzieje się w rzece Odrze. Wstępne doniesienia wskazują, że tam znaleziono chemikalia, że być może jest tam nawet rtęć i to sygnalizuje, że mamy do czynienia z potężną katastrofą ekologiczną. Nie wiemy jeszcze, kto jest odpowiedzialny za tą sytuację, ale patrzyłem, jakie są maksymalne kary za przestępstwa środowiskowe. Do 10 milionów. Sądzę, że dla takiej dużej firmy, która coś produkuje na Śląsku czy tam w rejonach, przez które przepływa Odra, to nie byłaby jakaś wielka kara. Zaboli, ale nie zabije. Natomiast faktycznie można zastanowić się, czy tutaj nie wdrożyć jakichś nowych reguł odpowiedzialności, bo najprawdopodobniej szkody na ekosystemie Odry będą gigantyczne. W ubiegłym roku grupa 12 prawników, międzynarodowa grupa 12 prawników przygotowała definicję terminu ekobójstwo, które rozszerza odpowiedzialność za zbrodnie środowiskowe i takie procesy miałyby się toczyć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, więc być może, miejmy nadzieję, że ta sprawa tam trafi, bo już mówimy o katastrofie środowiskowej. Mamy ile? 9 milionów już ton ryb martwych. Mamy prawdopodobnie pewną zmiany dla całego ekosystemu lokalnego. Mamy też wniosek o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w województwie lubuskim, więc sprawy są naprawdę poważne. Tymczasem doszło do jakiejś kuriozalnej w ogóle konferencji prasowej, bodaj wczoraj, wiceministra Witkowskiego. Ja w ogóle czytałem i jakby myślałem, czy to nie jest aż dziennik, czy coś podobnego, bo to jakby zupełnie sytuacja nieprawdopodobna. Widziałeś tę konferencję? Widziałem tę konferencję. W sensie, to jest naprawdę, to się nie mieści w takich logicznych kategoriach pojmowania rzeczywistości. Facet pojechał nad tę Odrę, stanął twarzą w twarz z mieszkańcami, z dziennikarzami i zaczął sadzić takie farmazony, że głowa mała. Co tam padało, że 4 lata temu, w sensie... 4 lata temu, w Warszawie mieliśmy do czynienia z katastrofą ekologiczną w Czajce. Tam Trzaskowski, Czajka, tak. A Dulkiewicz to? W sensie... 2 lata temu mieliśmy do czynienia w Gdańsku z firmą Saur Neptun, sprzedaną przez panią prezydent Dulkiewicz francuskiemu inwestorowi. Nikt nie został podniesiony do odpowiedzialności. Człowieku, jesteśmy na Odrze, mamy katastrofę środowiskową, a ty mówisz o Czajce, o sytuacji sprzed lat, no, która w ogóle się nawet nie ma nic wspólnego i jest o wiele mniejszym, sprawą mniejszego kalibru. A to jest taka narracja przyspawania teraz tematu zanieczyszczenia Odry, który jest miażdżącym międzynarodowym tematem ekologicznym, do katastrofy, do zanieczyszczenia Wisły w Czajce. Jesteśmy 2022 rok, sierpień, skupiamy się na Odrze, okej? Okay? Tak. Ale tam jeszcze pan minister powiedział, że się w tej Odrze wykąpie. Tak, trzymam za słowo w ogóle, bo jest nagranie na Twitterze, krąży.
ciąży, że pan minister mówi, że się wykąpi, że jest bezpieczny. My z dziećmi możemy w sobotę iść prowadzić tak, zajęcia, może, czy nie? Pani. Możemy? Tak, może pani. Tak. Okay. Czyli mamy informację o tym, że możemy to robić. Wejdę. Wejdę. Pan wejdzie do wody, tak? Proszę bardzo. To proszę, zapraszamy. Zapraszamy na plusk do wody. Ja panu buty podtrzymam. Ja też. Ręki ja wejdę, naprawdę. Ja wejdę, dobrze, tylko dajcie mi się przebrać. Pomijając to, że ewidentnie z wypowiedzi pana wiceministra wynikało, że nie był chyba w pełni sił, delikatnie mówiąc. Od Gliwic, przez Opole. Samorządać i Odulkiewicz. Od dwóch tygodni ta ławica martwych ryb płynie. I co nie widzi? Od Gliwic. Gdzie są służby? Proszę spokojnie. Szanowni Państwo, już kończę. Jedziemy dalej i właśnie może wróćmy do Jaworzna, bo to jeszcze dosłownie chwilę temu był temat numer jeden, ja sam napisałem spory tekst o tym. Tam jest tak, była taka książka kiedyś, czy seria książek, seria niefortunnych zdarzeń. Nie tak, wiem, czy Lemon Snicket. Tak jest. No to no jak śledziłem od 2014 jeszcze roku, czyli od początku budowy bloku 910 MW w Jaworznie, no to przypominało dosłownie właśnie w sensie takim ekonomicznym, gospodarczym, przemysłowym serię niefortunnych zdarzeń. W zasadzie jaki jest problem z elektrownią Jaworzno? Co tam się dzieje? Bo tam najpierw w jednym bloku jest co rusz jakaś awaria, a teraz jeszcze zapalił się taśmociąg w innym bloku, dodajmy. Co tam się dzieje? Trzy razy było przekładane otwarcie tego bloku. W końcu, kiedy ruszył, to po kilku miesiącach doszło do awarii. Tam też było jeszcze jedno przełożenie otwarcia. W końcu jak ruszył 29 kwietnia bodajże tego roku już ruszył ponownie, no to popracował 3 miesiące i dalej, no i przerwał pracę. No, tam od kilku lat już są tarcia między Rafako, wykonawcą, a Tauronem, zleceniodawcą, tak? I to wygląda naprawdę jakby to było małżeństwo, które już ma kredyt, ma dziecko, nie może się rozwieść, ale cały czas się kłóci, cały czas się żre między sobą i znowu Rafako zarzuciło, no nie mamy szczegółów, nie wiem kto tutaj, to jest słowo przeciwko słowu. Historia małżeńska 2, tak, że ten węgiel jest słabej jakości, także jest zanieczyszczony, że nie nadaje się do palenia. Tauron odrzuca zarzuty w sobotę. W sobotę 13 sierpnia blok ma wznowić pracę, z tego co czytałem. I to jest w ogóle ciekawe, tak już może przyniosę te rozważanie na grunt naszej debaty publicznej, bo nie wiem, czy zauważyłeś, parę tygodni temu w sieci pojawiło się nagranie z płonącej turbiny wiatrowej i wtedy bardzo duża część prawicowego komentariatu, tak zwanej prawicy warzechowskiej, mówiła: o, to płonące wiatraki, o, ten mały ekologiczny. Ale teraz, kiedy blok węglowy nagle się wysypuje raz po raz i okazuje się gigantyczną porażką, to nie ma komentarzy. No to tak wyszło, panie, ale te wiatraki. No i jak to przypomnijmy, 6 miliardów, ponad 6,9 miliarda złotych poszło na ten. Ale to jest blok. W ogóle bardzo ciekawe, taka powiedzmy kampania budowy polskich bloków, bo to jest nowy blok, to jest 2020 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, on jest, ma mniej emisji niż te starsze, oczywiście mniej substancji szkodzących, no ale wciąż to jest blok węglowy. Więc nazywanie go ekologicznym, zielonym, no to co by padało to czasem. Tak, to jest no trochę gruba przesada. Nowy blok w Turowie, no Turów w ogóle owiany złą sławą, to jest 2021 rok. Nowy blok w Jaworznie, 2020 rok, znowu kolejne problemy, kolejne miliardy. Ostrołęka, blok miał być węglowy, stał się gazowy, kolejne miliardy. No jednak tutaj ci, którzy to mówią, że Polska powinna trwać przy węglu, no my na tym węglu przede wszystkim tracimy, jak się okazuje. I nawet nie potrafimy już, jak już budujemy te bloki, to je po prostu zróbmy jak trzeba i używajmy ich. Tutaj po prostu my tracimy hajs. Już pomijam fakt, że za ten węgiel trzeba płacić na przykład uprawnienia do emisji, no tak. A potem te pieniądze i tak gdzieś tam się rozpływają, jeszcze, które trafiają do budżetu i w sumie teraz Rzeczpospolita wydała taki raport, gdzie wskazuje, że no tam na różne projekty poszły, niekoniecznie stymulujące naszą transformację, a poza tym te inwestycje w bloki węglowe są no, niewypałami często, albo są bardzo problematyczne, więc no... Szkoda strzępić wiadomo co. Przejdziemy trochę do zagranicznych tematów, na Ukrainę konkretnie, czy do Ukrainy, w Ukrainie, już nie wiem jaka jest oficjalna wersja, ale Zaporowska elektrownia jądrowa. Cały czas dochodzą różnego typu sygnały, właściwie sprzeczne czasem, bo raz szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Rafał Grossi, mówi, że
że jakby jest pod kontrolą wszystko. Potem dzisiaj dosłownie czytamy, że pracownicy elektrowni mówią, że Rosjanie mają ich na muszce. Kilka dni temu informacja o tym, że podłączyli Rosjanie Zaporożską elektrownię jądrową do swojej sieci. Co tam się dzieje? Jest cały ten szum informacyjny też trochę, wydaje mi się, wokół tego. Jest ogromny szum informacyjny i trzeba postawić sprawę jasno. Znaczy, to, co robi Rosja, zajmując już od marca tę elektrownię, kupując ją i kontrolując ją jako elektrownię Rosatomu, to jest akt nielegalnego działania, terroryzmu wręcz jądrowego, bo tam jest wysokie ryzyko do pewnych nadużyć, naruszeń w stosunku do personelu, czy w ogóle stylu zarządzania tą jednostką. I co więcej, Rosjanie wykorzystują Zaporożską elektrownię jądrową jako swoją taką taktyczną tarczę, bo mają tam składowiska amunicji, broni i tak dalej. I najprawdopodobniej zasłaniają się właśnie elektrownią przed ukraińskimi atakami. Ukraińcy, jeżeli atakują w obrębie elektrowni, to używają do tego pocisków precyzyjnych, amunicji krążącej, która nie może sama w sobie zagrozić reaktorom, ale uszkadza sprzęt rosyjski stacjonujący na terenie elektrowni. Takie nagrania widzieliśmy. Natomiast na teren tej jednostki spadają też pociski rosyjskie. I jeżeli mamy się czegoś obawiać, takiego collateral damage, czyli takich, powiedzmy, no, nieplanowanych wypadków, które wydarzyły się gdzieś tam obok prowadzenia działań zbrojnych, które mogą uszkodzić na przykład systemy chłodzenia. No bo przypadek może sprawić, że coś się zniszczy, dojdzie do katastrofy. Natomiast też nie warto popadać w panikę, bo Zaporożska elektrownia jądrowa to są bloki WWR-1000, to są jednostki, które mają systemy obrony w głąb. Więc to nie jest takie proste też, żeby od razu tam doszło do awarii, nawet w przypadku toczenia się działań wojennych. Natomiast rację mają te postaci, te podmioty, które nawołują Rosję do wycofania się z tej terytorium, albo chociaż do wpuszczenia międzynarodowych sił pokojowych, stabilizacyjnych i eksperckich, jakkolwiek byśmy je chcieli nazwać, żeby ta jednostka była pod zarządem międzynarodowym. Bo znowu, Rosja bawi się bezpieczeństwem jądrowym na swoją korzyść, a na niekorzyść całego świata. Tak, Rosjanie ewidentnie, no trudno zgadnąć ich motywy. Na pewno tutaj teatr wojny nigdy nie jest bezpiecznym obszarem dla elektrowni jądrowych. Teraz temat, który byłby normalnie, byłby pewnie pierwszym tematem, od którego byśmy zaczęli, głównym tematem, czyli uzupełnienie dopłat do źródeł ciepła, które rząd zaproponował, już jest w wykazie prac legislacyjnych, niedługo ma trafić do Sejmu. No, serial z dopłatami trwa już od czerwca, już chyba czwarty sezon, czy trzeci. To jest kolejne podejście, to jest reboot teraz, pierwszego pakietu, który miał ustanawiać cenę gwarantowaną. Nie wyszło, skończył się po pilocie. Jeżeli pamiętasz cenę gwarantowaną 996 zł. Przerąbane lato 2022. No, właśnie. Ale, tak, ale jest to faktycznie kolejna odsłona. No i mamy podpisaną przez prezydenta ustawę o dopłacie węglowej do kotłów w zasadzie na węgiel. Niedługo ruszą już rejestracje wniosków. No i teraz mamy to rozszerzenie tych dopłat na inne źródła ciepła. Pellet 3000 zł, drewno 1000, LPG 500 zł i olej opałowy 2000. To mniej więcej zgadza się z podwyżkami cen tych surowców. Ja tylko zwrócę uwagę, że jeżeli chodzi o pellet i drewno, a jest taki gospodarstw, które ogrzewają tymi źródłami no, ponad 900 tysięcy w Polsce, czyli to kilka już milionów ludzi, no to te materiały kupuje się w lato albo nawet jeszcze wcześniej. Tak, no to potem się nie zdąży. Sierpień, wrzesień to są te miesiące, kiedy Polacy uzupełniają swoje zapasy na sezon grzewczy. Bo musi być. To muszą być drewno musi być suche, pellet musi być suchy, potem raczej już nie można go kupować jesienią, w październiku, a właśnie wtedy te dopłaty będzie można, o te dopłaty w ogóle będzie można wnioskować, bo jeszcze Sejm musi uchwalić, prezydent musi podpisać, to pewnie co najmniej początek października, najwcześniej, jeżeli wszystko pójdzie szybko. Tak, tylko tutaj właśnie trzeba zauważyć, że te paliwa mają mniejsze jakby ryzyko, że ich braknie w tym wymiarze ogólnokrajowym jak węgiel. Ten węgiel, który trafia do odbiorców indywidualnych, bo ja się obawiam po prostu, że teraz zawiedzie logistyka i ludzie dostaną te 3000 zł na kocioł, ale zabraknie surowca.
bo on nie dojedzie. No właśnie, węgiel będzie płynął dłużej. Pojawiła się informacja, że premier nakazał spółkom tu Węglokoks i PGE Paliwa, z tego co pamiętam, że znaczy pozwolił im dostarczać węgiel do końca kwietnia, czy do kwietnia. Tak. Natomiast to jest moim zdaniem z jednej strony zalanie rynku surowcem i wysyłanie sygnału, że tego surowca będzie dużo, nawet w ciągu zimy, tak żeby w razie W starczyły na jakiś czas te przydomowe, już zgromadzone zasoby, które zostały po zeszłorocznej zimie, a z drugiej strony to jest też już przygotowanie na zimę 2023-2024, bo o tym też już trzeba myśleć teraz. Tak, najlepiej w ogóle pomyśleć w kontekście programu Czyste Powietrze, bo tam naprawdę są potężne środki na całą dekadę 2030 roku, to jest ponad 100 miliardów złotych. Nam osobiście mówiła minister Moskwa, że wszystko, całe biurokratyczne procesy są skrócone, że to jest wszystko bardzo proste i finansowanie jest chyba nawet większe, więc no, jeżeli tym programem gospodarstwa domowe by się zainteresowały, które opalają tymi paliwami, o których wspomnieliśmy, węglem i tak dalej, to być może przyszłej zimy by już nie musiały patrzeć w ogóle na te ceny, na rynki, na różne napięcia ekonomiczne. Oby, bo termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, czy też podniesienie efektywności energetycznej swojego domu, to jest coś, co może przynieść realne korzyści w ciągu nadchodzących zim. Nie tej może najbliższej, bo na to też już jest nawet coraz mniej czasu. Nawet na 20 lat może przynieść korzyści. Chodzi, tak, tu chodzi o to, co będzie w przyszłym roku i w kolejnych latach. Na ten temat też już trzeba myśleć. I tym optymistycznym przesłaniem kończymy dzisiejszy odcinek Blackoutu. Mam nadzieję, że lekko osłodziliśmy te negatywne informacje płynące zewsząd. Polecamy się na przyszłość, polecamy kolejne odcinki naszego programu. Jakub Wiech, Daniel Drzewski. Do usłyszenia. Dziękuję.